Dobry, witajcie w kolejnym vlogu. Biorę się, słuchajcie, za obiad. Już jest dosyć późna pora, znaczy późna, 13, ale wzięłam się za porządki w ogródku, ten upał, bo od 14 ma u nas padać, mają być burze i wzięłam się, słuchajcie, takie małe porządki. Teraz przyszłam robić obiad. Zobaczcie, jaką mam rukolę. Wczoraj ją próbowałam, ona jest przepyszna, więc sobie jej trochę przyniosłam. Sałatę mam tutaj do przebrania też, różnego rodzaju. Oczywiście to jest wszystko brudne, no bo to trzeba przejrzeć. Ona już trochę, ta rukola mi przekwitła, znaczy przekwitła, no tak przerosła chyba, ale jest bardzo dobra, ja sobie ją i tak zjem, i tak zjem. I zrobię dzisiaj na obiad sałatę z rukolą, tylko nie mam chyba śmietany, to będzie może z majonezem. I do tego pomidorka skroję i moje ogórki. No nie wiem, dlaczego one takie żółte tutaj są, czy to czegoś brak, czy co. Trochę duże, bo wcześniej powinnam je dużo zerwać, no na przykład ten duży, ale na mizerię może być, bo do kieszenia to takie lepsze, albo wiecie, takie mniejsze, o, takie powinny być. Do kieszenia to takie powinny być ogóreczki, prawda? A te już są trochę przerośnięte. Bo tam ze parę dni, ze 2-3 dni nie zaglądałam, szczerze mówiąc, przez weekend, bo nie miałam kiedy. No i dwa właśnie zerwałam takie, a resztę takie duże, ale to pójdzie ewentualnie na mizerię, bądź też może być przecież na kanapkę, na pewno to się nie zmarnuje. A do kieszenia to takie, ale to jeszcze rosną mi następne, to więc sam tych będę kisić, będę pilnować i jeszcze będę sadzić, bo jeszcze można dosadzić, więc jeszcze posadzę i na pewno mi jeszcze coś wyrośnie. A póki co biorę się za obiad. U mnie dzisiaj będzie kurczak pieczony, bo wczoraj kupiłam kurczaka i go upiekę w piekarniku, tego kurczaka. I do tego chyba zrobię, nie wiem, kaszę gryczaną albo coś takiego, bo nie chcę mi się kopać kartofli. Więc zapraszam na kolejnego vloga. Co będziemy dzisiaj robić? Nie mam zielonego pojęcia, bo zaraz ma padać i to taka robota. A od rana nic nie nagrałam, oprócz oczywiście kawki porannej. Ale jest duchota. Powiem Wam, że masakra. Ale ma padać, ma być. Ma padać o 14, ale zobaczymy, bo ta pogoda co chwila widzę, że się zmienia. Nie wiem, czy to będzie padać coś, czy nie. Pożyjemy, zobaczymy. Sałatka gotowa. Wyszła przepyszna. To nie jest jakieś stare, suche, tylko to jest fioletowa. Z fioletowej sałaty, bo to taka mieszana. Przepychotka, będziemy później zajadać. Kurczaczek się już piecze, a my czekamy z niecierpliwością na deszcz i na burzę. Znaczy na tą burzę może niekoniecznie, ale na deszcz i ochłodzenie. Byłam w paczkomacie, bo musiałam wysłać prezent dla jednej osoby i od razu odebrałam sobie paczkę, bo zamówiłam sobie karmę dla rybek. Dwie paczki, jak widzicie, czyli 20 kg po 10 kg w jednej paczce. Na internecie wychodzi dużo, dużo taniej niż ostatnio kupowałam tam, gdzie rybki, wiecie, na tym bazarze, na giełdzie, u tych, handlarzy, tam jak oni się tam nazywają, tam kupowałam coś podobnego, no i tam mega drogo wychodziło, tu na internecie troszeczkę taniej, a wiem, że rybki takie jedzą i takie kolorowe, jeszcze jest takie zwykłe, takie są granulki zwykłe, ale te zwykłe, to tutaj jak rozmawiałam z fachowcem o tych rybek, to daje się takim innym rybom jadalnym, bo one szybko przybierają na wadze wtedy od tego pokarmu. Od tego tak szybko na wadze nie przybierają. No i właśnie takie kolorowe kupiłam dwie paczki, bo to wiecie, zużyje się. Już tutaj troszeczkę widzicie otworzyłam, nawet mi się wysypało. Dałam już im, bo przecież głodem przymierały. No, nie miałam dla nich już ten, skończyło mi się, ale dobra, już teraz mam zaopatrzenie. Przesypię sobie do tego pudełeczka z tej folii, bo w pudełku nie kupowałam, bo bez sensu, bo pudełko mam, więc sobie przesypię i będzie gitara. Słuchajcie, słuchajcie. W ogóle witajcie, bo chyba się z Wami nie widziałam. Wyszłam sobie na chwilkę tu. O Boże, powiem Wam, że nareszcie wieje i jest czym oddychać. Ja nie wyglądam, ale słuchajcie, 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 jakbyście nie słyszeli. Ta pogoda to mnie wykańcza, naprawdę. Wykańcza mnie. Psy piszczą, bo ich nie wzięłam z sobą. Ja, słuchajcie,
Ja lubię upały, upały, lubię ciepło, naprawdę lubię ciepło, jestem ciepłolubna i w ogóle lubię być ciepło ubrana i ciepło mieć w domu zawsze i tak dalej, więc ja lubię, ale nie to, co się wyprawia teraz. Znowu dzisiaj 35 stopni chyba było odczuwalnej temperatury. Nie ma czym oddychać, robota nie idzie, nic nie można zrobić. Nie, to jest... Nie, bo ja podziękuję za taką pogodę. To jest jakaś tragedia. I w ogóle dziwne jest, bo tak, Amelce alert przyszedł, a mi alert na przykład nie przyszedł. Nie wiem jak u Pawła, bo się nie pytałam. To też już jest dziwne, prawda? Ale to mniejsza o to. Na mojej pogodzie mi pokazuje w telefonie, że padać miało 100% od 14 do końca dnia i całą noc. Więc ja dzisiaj rano w biegu tam pozbierałam sobie te rzeczy, to wszystko tak pochowałam potem, bo mówię, no jak ma tak padać, no to nie wpada. Szybko w szklarni sobie podlałam, mówię, potem nie popodlewam. Jest godzina 19 i nie spadła ani jedna kropla. Dziwne. I co wchodzę na pogodę, to pokazuje coraz później ten opad, coraz później teraz, że miało między 18 a 20 padać 40%. No i zerwał się co prawda wiatr, słońce zaszło, jest duszno, gdzieś tam grzmi za lasem, tam gdzieś, bo nawet było widać błysk, ale to chyba wszystko pójdzie gdzieś i nas ominie. No, burzy żeby nie było, nie, burzy nie, ale niech popada, będzie czym oddychać. Tak jak zawsze narzekamy, niech przestanie padać, bo wiecie, pada tylko i pada, to teraz niech popada, no niech popada. I to tak. No. Ja mam, wiecie co, już naprawdę, już mam tyle rzeczy do zrobienia, a tyle rzeczy nie zrobiłam przez te upały, że to jest szok. No ale dobra. Idę do domu, coś tam się pogapię chyba w telewizję czy coś. Chociaż mogłabym sobie teraz iść po coś w podwórku zrobić, w ogródku. Ale jak zrobiłam część rano, w ten najgorszy upał, w najgorsze słońce, no to się człowiekowi nie chce. Coś mi tu żuchwa, słuchajcie, boli. Jakoś tak dziwnie spałam. Jakaś taka zdrętwiała jestem. O, to jest dobre określenie. I jeszcze, co wam chciałam powiedzieć, to, że dzisiaj jest wtorek i dzisiaj puściłam wam film z poniedziałku, czyli chodzi mi o tą przychodnię, ten, co mówiłam o tej przychodni, o tym skierowaniu na te badania. Wy ten film będziecie widzieć, ten dzisiejszy, później, długo, dużo, dużo później, bo mam 3 vlogi do przodu, z wycieczki, 2 holle. A nie, to będzie wycieczka. No jakoś tak, no w każdym razie się jakoś chyba weekend będziecie to może widzieć, nie wiem. W każdym bądź razie widzę, że większość z was jest w totalnym szoku i część z was też miała ten sam przypadek co ja. Co prawda tam parę osób nie miało takiego przypadku. No ja do tej pory też nie miałam takiego przypadku. Ja też, no, jakby lekarz sam wysyłał, albo po prostu się chciało, to się dostawało, tak? A teraz się niby coś pozmieniało. Nie wiem. Piszecie, żeby zmienić sobie przychodnię. Ja powiem wam, że ja nie narzekałam na tą przychodnię do tej pory. Nie narzekałam na panią doktor, bo ona jest naprawdę bardzo miła, sympatyczna, super babeczka. Jak się idzie do lekarza, to się zawsze pyta, czy tam zwolnienie z pracy się chce, czy tam się chce, wiecie, no i tam, no i te leki tam, no taka jest, no super. Ja tak naprawdę nic do niej nie mam, bo to wiecie, jakby to, no nie od niej zależy, tak? Ona też dla kogoś pracuje i ma wytyczne, jak ma być, że tak trzeba robić, no i ona jakby tak robi. Ale z drugiej strony, no, mogłaby sobie coś wymyśleć i dać mi to skierowanie, tym bardziej, że dawno badań nie były robione, dawno badania nie były robione, prawda? I no,
I więc może jedni dają tak, po prostu sobie coś wymyślają, a jedni się tego trzymają i nie ma powodu i nie dają. No cóż, nie wiem. Zmienić przychodnie można raz na pół roku chyba. Kiedyś tak było, nie wiem jak jest teraz znowu, ale nie wiem. Ja muszę się podpytać kogoś tutaj ze znajomych, czy ktoś jest w tamtej przychodni drugiej, jak to tam wygląda, bo jak tam wygląda to tak samo, no to ja się nie chcę przypisywać, bo wolę zostać tutaj z panią doktor. Mówię o dzieciakach, tak, bo o pediatrze, no bo jest bardzo fajna, spoko kobitka. No, jakby wiecie, ja do niej pretensji nie mam, bo to jakby system, tak, odgórnie. Takie są polecenia dawane, no ale dobra. Ale to nie o tym. I już nie wracam do tego tematu. W ogóle jeszcze wam tylko powiem, że ja tam, jak pojechałam do tego lekarza wczoraj, to jakby z paroma sprawami, nie tylko z tym jednym skierowaniem, że chcę tylko, wiecie, badania porobić, bo tam jeszcze tam parę jest tam, to tam, to siam, to i tak dalej, i tak dalej. No i jakby pojechałam załatwić u lekarza parę spraw, a nie załatwiłam żadnej. No. Na wszystko jakby dostałam odmowy. Ale już powiem wam, że nie chcę tego tematu poruszać, bo wiecie, jak ja poruszę temat, to będzie zaraz burza. Tym bardziej jak ja wyrażę swoje zdanie, to różnie może być, dlatego ja już się tak nauczyłam, że ja już po łebkach, znaczy po łebkach, tylko tak odgórnie wam mówię co i jak, a już w dyskusję się nawet nie wdaję, nie komentuję, o, nie komentuję po prostu, ile malin jest, trzeba to przyjść to pozrywać, o, pycha. Ale dobre. Przydałoby się zrobić serniczek na zimno. Jakbym była wklejona. Idę, nie straszę was, bo nie wyglądam. W ogóle jakoś tak tylko się uczesałam. I tak. Więc do później. Nie wiem, takie niebo. Dwa razy się tam busło. I na tym koniec. Nie będzie deszczu chyba, nie będzie. Słuchajcie, pada. Pada deszcz u nas. Ale już jest ciemno. No, widzicie tam tylko oczko. Przy oczku się coś tam świeci. Lampeczki. Ale ten żółw zakrząt to jest taki ostry, tak daje czadu. Te oczy mu tak świecą. A te lampki... Ślimak. Co ja z tym żółwiem? A te lampki z Pepko to coś mi się tam chyba najpierw mówiłaś żaba. Przekrzywiły. No, w każdym bądź razie u nas jest 22 i przyszła burza. Znaczy burza. No pada deszcz. I tam trochę się błyska. Ale teraz mam włączoną lampę błyskową. Światło. No, tutaj się coś lał, że świeci. Ale powiem wam tak na szybko jeszcze. O, wyłączyła mi się. Dobra. Tak jakby już po deszczu. No, już nie pada. W ogóle nie padało. Chwilę. Tylko się gdzieś tam błyska. Ale najlepsze jest to, słuchajcie, że jak ja wzięłam i... Już tak po ciemku wam nagram chwilę. Najlepsze jest to, że o 8 poszłam, o 20 podlałam cały ogródek, bo mówię, sucho strasznie jest. Spojrzałam się na mapę, miało padać, jak ja wam mówiłam, od 14, nie padało. Patrzę na mapę, na mapie pokazuje, że nie będzie padać. Na Boże, no na mapę taką pogodową, na pogodę, że nie będzie padać. No to mówię, nie będzie padać, to idę ten ogródek, bo podlewam. Jak podlałam, 22 zaczęło padać, ale już przestało, kropi troszeczkę. Więc nie wiem, czy to dalej coś z tego będzie, czy tylko tak przelotem coś przeszło. Trochę się błyska i dalej zobaczymy. My się szykujemy do spania. Idziemy zaraz w kimonko, bo te upały to męczą strasznie. Wykańczają po prostu człowieka. To dobranoc.
do jutra.